No siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy zapowiedź rewanżowego meczu między Legią Warszawa a Flora FC. Mecz jest dzisiaj o 18:00. Transmisja w TVP Sport. Jeśli Legia dzisiaj wygra lub zremisuje, awansuje do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i zapewnić sobie już przynajmniej grupę Ligi Konferencji na kolejny sezon, czyli zapewnić sobie puchary na jesień, co jest bardzo ważne. Dlatego Michniewicz dał odpocząć najważniejszym zawodnikom w sobotę w meczu z Wisłą Płock, dlatego zamiast Emelego grał Mucci, zamiast Pekharta grał ten Lopez. No wiecie, nie? Tobiasz ładny debiut zaliczył. Prawdziwy legionista. Z trybun łazienkowskiej do bramki. I oby miał taką dużą karierę jak Bolc. No. Legia w tym meczu z Wisłą Płock, w którym grała, no można to powiedzieć, rezerwami, bo byli rezerwowi, którzy tak mało grają, to zagrali dobrze, nie? A ci najlepsi są wypoczęci na dzisiejszy mecz, bo Flora ma przełożone mecze, bo grają w pucharach, mają przekładane mecze. Ale w Ekstraklasie na coś takiego się nie zgodzili, no. Tylko na Lecha się zgodzi, żeby mecze przełożyć. Ale kurde, już na Legię to nie. No, szkoda szczępić o tym ryja. Legia w pierwszym meczu wygrała u siebie 2 do 1 po męczarniach. I będzie się raczej próbowała bronić tego wyniku. Bo jak coś tam Mahir Emreli ustrzeli. Będzie 3-1 może w tym meczu. Kurs jest lepszy na Legię, bo Legia jest faworytem. I myślę, że raczej Legia wygra ten mecz i zagra w tej lidze konferencji przynajmniej. Rywala Legii w tej trzeciej rundzie się awansuje, bo wszystkie mecze są. Widzisz, tutaj są wszystkie mecze o 18, nie? No tylko Żalgiris jest o 19:00. I Omonia gra z Dynamem Zagrzeb też o 18:00, czyli w tym samym czasie. A Dynamo Zagrzeb wygrało 2 do 0 z Omonią, więc to Zagrzeb jest bliżej grania z Legią w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. To jeszcze jaka konferencji jest? No. O, na przykład Mike Nawrocki się ładnie zaprezentował. Czyli to jest kolej, który był wypożyczony na wiosnę poprzedniego sezonu. Był wypożyczony z rezerw Werderu Brema. W Warcji tam na średnią poszło. Ale w Legii w meczu z Płockiem się ładnie zaprezentował. Gdyby dać mu więcej szans, to może Legia by miała w ogóle jakieś, wiecie, no, aspekty czy argumenty, żeby go wykupić. Bo jakby go wykupić, czy sprawdzić, to żeby być niezły obrońca na lata. Choć wiadomo, że on jest takim jak ten Rose, co przyszedł z tego, nie AEK-u, nie jak on się nazywał. Z tego, jeszcze zobaczyć, kiedy on tam grał. Nie to skład. Roselin. Nie, no, Mike Nowracki. No, Mike Nowracki nawet asystowano z Płockiem, więc no. Nie można powiedzieć, że
nie wyszło. A Rozy to skąd on przyszedł w ogóle, bo już pamiętam. Wiem, że w Grecji, już mi się mylą te kluby. Skąd on przyszedł? A, Aris. Ten... Aris... Aris, nie? Z Arisem, który... przegrał z tym, z... Astaną w takiej konferencji. Trochę śmieszne to jest. A to pierwszy mecz dopiero. Było go sprzedawać. Było go sprzedawać. Chyba nie było, ale... Macie frajer. W ogóle Rose też ładnie zagrał mecz. Z Płockiem też ładnie zagrał. Joela Buchana też. No, koleś w końcu zadebiutował i też się ładnie pokazał. Rozułę też. W ogóle tam ci młodzi nawet nieźle zagrali. Slisz tam ostatnio coś tam, no, słabsza forma. Więc no, raczej będzie wystawiany, bo kto? Kapuska jest wywalony na 9 miesięcy, więc... No... Niestety, no musi jakiś transfer. Ta kadra musi być długa, żeby walczyć na trzech frontach. Na europejskich pucharach, w Ekstraklasie, no i w Pucharze Polski. Nie? Liczę jeszcze na zwycięstwo Legii. Moim zdaniem wygra Legia 3... Nie, 2 do 0. Strzeli Emreli. No i może ten Lukinios. Dobra, w tym odcinku na tyle. Jutro to jest środa, ślad gra w czwartek. Jutro może zrobię dwa filmiki, choć obiecuję pierwszy rano o wyniku Legii. A później jakiś zapowiedź meczu, może Śląska, marzowego z Araratem, Aumaty. Nie, kurna, jaki Ararat Aumaty? Erywań, Boże, się te nazwy mylą tych klubów z Bałkanów. Dobra, w tym odcinku to na tyle. Ja z wam żegnam, do zobaczenia i elo.